Cześć, witajcie, tutaj Xaliona, to jest kolejny odcinek z OnC2 i zapraszam ponownie na mapę fikcyjny Białystok, gdzie linia numer 102 z Katynki na Pałacową do Białego Stoku. Mapa fikcyjny Białystok, przypomnę, ponieważ zawsze się pojawia taki komentarz Xalon, ale to wcale tak nie wygląda. Ano nie wygląda dlatego, ponieważ jest to mapa fikcyjny Białystok przedstawiająca przystanki i przebieg linii taki, jaki jest w rzeczywistości, ale tereny są w większości przypadków zupełnie inne niż normalnie. Także, no cóż, przenosimy się do innej kamerki i odpalamy sprzęt cicho. Dzisiaj jedziemy autobusem numer 308. Pyk. Odpalony. Tutaj może, w sumie to jeszcze nawet rozkładu nie wybrałem. Kurde, jak mi się to rzadko zdarza. To miało być 1.13.15, Katrynka, gitara siema. Włączymy sobie tutaj te. Zmienię sobie może w sumie nawet pogodę na nieco brzydszą, bo w sumie do OMSy wjechała zima niestety, czyli takie drzewa już totalnie bezlistne i tak dalej. No, jest to dość... dość długa linia, nie powiem, że nie. Dobrze, włączmy sobie światełka, bo to już zima w pizdu. I odpalmy tutaj 102. Cyk. I wariant 06 na Pałacową. Już widzę, że ludzi chce wsiadać, bardzo dobrze. Ale ja mu jeszcze nie pozwolę, bo tu się trzeba przygotować, to trzeba na spokojnie sobie tutaj takie rzeczy zrobić. Zmień czas jeszcze na 13.14. No i ewentualnie mogę już im otworzyć, no proszę, macie. Poczekamy jeszcze 0,2 minutki. Radyjka jakoś sobie. Tu w sumie nigdy się temu nie przyglądałem jakoś. Widzę, że nikt nie chce dalej wsiadać. Bileciki są. Dobra. Można jechać, moi drodzy. Pierwszy przez takie wioski fajne się jedzie. Gdybym jechał w drugą stronę, nieco krótszą, no to o te wioski bym nie zahaczył. Aha, bo się pojawią pewnie komentarze: Xalon, ale czemu nie na kierownicę? To też trzeba na spokojnie. Próbowałem wczoraj to zmienić na szybko, ustawienia wszystkie, ale ja nie znam jeszcze na pamięć numerków tych na kierownicę, czy na przykład, że jakiś tam przycisk to jest numer 2, jakiś tam przycisk to jest numer 23, dlatego po prostu strasznie mi to opornie szło. Dlatego dopiero w następnym tygodniu już ta kierownica w OMS się pojawi. Natomiast już się w tym tygodniu pojawi kierownica w Eurotracku. Czyli tam będziemy sobie jechać po nowym dodatku, po Beyond the Baltic Sea, czyli chyba po polsku Bałtycki Szlak, czy jakoś tak. Ale mi się zrymowało, nie czuję, że rymuję i te sprawy. No i tam sobie będziemy jechać już właśnie na kierownicy OMS jeszcze dzisiaj na strzałkach. Tak mnie to zawsze na tych strzałkach tutaj i tak w miarę dobrze szło. No może z wyjątkiem ostatniego warszawskiego odcinka, ale to żeście nawet to zrozumieli z tego, co zauważyłem, bo coś tam nawet niektórzy pisali, że ten Solaris ma ukrytą trzecią oś, dlatego tak się nim ciężko jeździ. To Wulka, co Wulka Przedmieścia? Wszyscy powsiadali, można jechać dalej. Linia chyba tam ile miała? 29 minut, więc no ten odcinek będzie jednym też takich dłuższych w ostatnim czasie. Szczególnie po tych takich krótkich różnych nakrefratach. Na tych krótkich nakrefratach, nie wiem czy powiedziałem krótkich czy długich.
O, tu widzę, że nawet troszkę ludzików siada, bardzo fajnie. Wulka podwodna. Jak już słyszysz nazwę Wulka, czy to jest na Podlasiu, czy to jest w Świętokrzyskim, to wiedz, że to jest taka wieś już zabita dechami, że wow, nie? Im jest podobno zima, tak? Nie będę nic włączał, bo będzie głośno. Dole. Następne przystanek. Ruszyło. O, jakiś fritz się pojawił. O Jezu! Przystanek. Ruszyło. Dzień dobry, dzień dobry. Czekajcie. Słabo, słabo. Nie no, już szanujmy się. Już nikt normalny na mapie nie wymaga widzialnych rozkładów. Ważne, że helpery są. Jak już są helpery, to już mapa jest sztos. Jakby helperów skrętu nie było, to nie. To jest za bardzo. Poszedłem. Przystanek. Poruszyły. A macie, będę stał wam. A bo no. Tu jest jeszcze, widzę, jakoś taki spray. Będziemy tak. W sumie nie mogę też doczekać, jak w końcu w OMSI będę jeździł na kierownicy, nie na strzałkach, wtedy ta kierownica się nie będzie tak liniowo poruszać jak tutaj, zawsze z tą samą prędkością, tylko będę mógł szybko odkręcić na przykład na zakręcie czy coś, także to nie będzie tak jak na przykład, nawet już by mi się lepiej jeździło tym ostatnim Urbino 89 LE, bo tam na niektórych zakrętach trzeba było szybko odkręcić kierownicą. Na strzałkach zawsze ta kierownica się kręci z dokładnie tą samą prędkością. A tutaj już bym mógł po prostu ziup i by działało. Widzę, że rozkłady tutaj raczej kierowców nie zmuszają do szybkiej jazdy. Raczej do powolnej. Trzeba tak blisko bardzo stanąć, bo oni inaczej nie chcą wsiadać. Ale widzę, że tutaj już mi się udało, bo jak dla testu jechałem właśnie tą linią, to właśnie oni mi tu nie chcieli za bardzo wsiąść. Tutaj na przykład myślałem, że mi się mapa nie wczytała. O, tutaj przede mną. A jak się okazuje, to tutaj jest po prostu górka i za tej górki nic nie widać. Następny przystanek. Cuchonie. Osiedle Lan. Osiedle Lan. Takie joke'i. No gdzie jest asfalt, ja się pytam. O, już. Mam nadzieję, że nigdzie nie zbłądzę, bo tak trochę... To był dokładnie mój ostatni przystanek na testach. Cuchonie. Tej linii. Przystanek. Osiedle Lan. Więc dalszego przebiegu nie znam zupełnie. Na miniaturce chyba mam zgaszone światło, tak mi się kojarzy. Bo ja zawsze też właśnie w trakcie testów linię robię już miniaturki, żeby nie marnować powiedzmy tych 40 czy 60 sekund w trakcie trwania odcinka. Następny przystanek. Jurowce. Zakład Stolarski. Zawsze to po prostu lepiej sobie zrobić przed czasem. Jurowce, przystanek, zakład stolarski.
Cyk. No i właśnie, na kierownicy trzeba sobie te wszystkie rzeczy poprzypinać na jej przyciski typu co? ZX, C, V, dwa kierunki, A, Q, U, średnik, średnik, numpad 7, numpad 4, page down. Następny przystanek, Jurowce, kamień. Gaz, hamulec, sterowanie, wiadomo. Spacja. Numpad 0. Jurowce, przystanek, kamień. Także no trochę tego do przypisania jest. Dobrze, że chociaż kierownica DFGT ma 25 chyba przycisków, które są możliwe do przypisania, więc na przykład w Eurotracku na początku myślałem, że mi braknie po prostu, a jak się okazało, to ja przypisałem dwie akcje zupełnie, których nie używałem nawet na klawiaturze, żeby po prostu zapełnić tą całą listę przypisań. Także 25 przycisków wystarczyło mi zupełnie. Nie spodziewałem się, także podejrzewam, że tutaj też będzie podobnie. O, jeszcze L, bo światła, Shift L do zmiany tych świateł. No, pałacowa prawo. Przystanek. Jurowce. No, także troszkę tutaj, o, N, D i R, że akurat to mogę na skrzyni biegów sobie ustawić, tylko pytanie brzmi, no tak, na R mogę, na D mogę, a na N powiedzmy to będzie coś innego, bo jak wiecie, DFGT nie ma H-shiftera, tylko ma normalny drążek dwupozycjonowy. Który ma dwie pozycje, no. Nazwijmy to tak po prostu. Góra albo dół. Następny przystanek. Jurowce. Most. No, nawet się trzymam rozkładu mniej więcej. Trawa jest... A nie, to jest część drzewa, dobra, nieważne. Ale te mapy wyglądają tragicznie, jak jest zima, Jezusie. Jurowce, przystanek. Macie, wsiadajcie. Takie brzydkie te wszystkie drzewiska tutaj są, no. Jak będzie jeszcze śnieg, to będzie lepsze, nie? Tylko musi ten śnieg spaść. To mogłem sprawdzić pogodę na Białystok. Czy na przykład nie... Czemu te samochody wjeżdżają na przystanek? Halo? Musiałbym sprawdzić na przykład przed jakimiś innymi odcinkami, czy w dniu publikacji odcinka przypadkiem nie jest planowany śnieg na przykład w Białymstoku. To wtedy bym akurat włączał śnieg też na mapie. Teraz to by trzeba tak powoli bardziej jechać, bo widzę, że już mam minutę przyspieszenia. No więc jedziemy tak bardziej o... powolutku i do przodu. To mam wrażenie, że to jest jakaś jedna ze starszych części tej mapy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Przystanek. Cielakowskie. Że gdyby kierowca tak jechał faktycznie powoli, to ja jako pasażer bym dosłownie ocipiał, nie? No zapraszam, come here. No nie pierdo, że nie wejdziecie, nie?
jakiegoś powodu bieg wsteczny mi nie działa. O, już działa. No zapraszam. No. No właśnie. Wiecie, w czym jest na przykład OMSI lepsze od Eurotracka? Tym, że przejścia kamery są takie płynne, tak jakby to był faktycznie ruch głowy, nie? A w Eurotracku cyk, 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 cyk i normalnie tak, takie przeskoki, nie? Tak samo jak i w... akurat jest takie, powiedzmy, z przymknięciem oka nie działa animacja pedałów hamulca i gazu. Są stałe, a tutaj działają. Tutaj już z kolei mam wrażenie, że jest ta część jakaś nowsza mapki. Ulica. Nie wiem, nie znam się za dużej ilości kilometrów tutaj nie zrobiłem. Zawsze wolałem jakoś projekt biały z to. Czemu ta picza nie wsiada? A bo już taki tłok jest! Dobra. Na 102, tak? Tak. Zdążę, tam nie gadę, że nie zdążę. O, i teraz bym mógł szybko odkręcić, a nie tak powoli. To jest... to będzie właśnie ogromny plus. Jazdy na kierownicy. O! Lekko krawężnik stuknięty. Ojojoj, co ja tu widzę? Dziurka pod Tesco. Że co, niby tutaj na lewo mam jechać? To ten, no nie, no na wprost, ewidentnie. Przystanek. Tutaj też ewidentnie będę miał problem na początku pewnie z dojazdem do krawężników. Chociaż w sumie nie wiem, w Eurotracku mi od razu idzie bardzo dobrze na kierownicy. Gorzej mi na przykład idzie w grach wyścigowych typu Dirt 4, typu nawet mi gorzej idzie, jeżeli chodzi o... tu były światła, nie? Na szczęście miałem zielone. Gorzej mi też idzie nawet w Spin Tires, bo nie mam pojęcia, jak zmienić na manualną skrzynię biegów. Jest tylko możliwość włączenia manualna skrzynia biegów ze sprzęgłem. Ja nie mam sprzęgła, no. Mógłbym na przycisk niby ustawić, ale no nie wiem. Ulica 42 Pułku Piechoty. Przystanek. Aha, no faktycznie. Nazewnictwo przystanków w Białymstoku mi ryje banie od kilku lat, także to jest nieprawdopodobne. Nie, po prostu jest zupełnie inny system nazewnictwa niż w Kielcach, do których jestem przyzwyczajony. Następny przystanek, Żyzna, osiedle. No wprost, dobrze. No i w następnym tygodniu najprawdopodobniej będzie odcinek z projektu Białystok już z dwóch nowych linii, tam trzech, trzy nowe linie, bo dwie nowe linie będą na mapce, zrobione od podstaw, także linii, których jeszcze nie było realnych, teraz będą realne. Czyli na ulubionej mapce polskiej będą nowe tereny i tak dalej. Także spoko. Może sobie trochę zasłonię, bo mi pizga po oczach. Jakiś
dźwięk się włączył. Tak jakby grzanko autobusu, ale to jest niemożliwe. Nie, to coś innego było. Już ludzi wysiadło. Już pałacowa? Co? Nie, to kierunek pałacowa, kurwa. Jak mówię, tak trochę za blisko by to było. No to teraz czas na nadrabianie opóźnionka. Następny przystanek. Kościół. Zaraz się okaże, że to faktycznie już jest ostatni odcinek, nie? Ostatni przystanek. Trochę przesadziłem z prędkością tutaj. Bo ja faktycznie pod jakiś kościół miałem podjeżdżać. Musiałem, wiecie, podziękować za ten... za zahamowanie tutaj. Ej, to faktycznie jest ostatni ten przystanek. Ale mam opóźnienie. No dobra, to jest niby tylko minuta opóźnienia, ale no... Ja nie lubię mieć tak. Czyli jednak ta linia. Przystanek. Kościół Farny. No nie. Kościół. A jakiś jeszcze. O co chodzi? Czyli to jednak nie ostatni. Dobra, gitara siema jest. Bo przez chwilę byłem w szoku bez kitu. No Lipowa jest mniej reprezentatywna trochę w rzeczywistości. Ale przypominam, ponawiam, że to jest mapa fiktywna. Co? Ja przejechałem za ten, dobra. To sobie popatrzę tak. Bo odwaliłem. Komenda wojewódzka policji. Na wprost czy na lewo? Obstawiam. Ja mówię, że na wprost. Zobaczymy. I co? A kurde. Na wprost. Ulica Sienkiewicza. Przystanek. Komenda wojewódzka policji. O, tutaj na przykład jest jeden z tych zbugowanych przystanków. Takie mam na niektórych mapach. Że pasażerowie tuż po wyjściu z pojazdu nagle znikają. Takie dziwne rzeczy. Wróć! Dwa, nagle nie ma 102, nie? I ja teraz jestem w szoku. Tu już jest to, no dobra. Ulica Sienkiewicza. Przystanek. Ryska. Do końca zatoczki jak w Kielcach. O, tu już normalnie sobie wysiedli po ludzku. O, jeszcze M jest potrzebne do przypisania i E i P i W. O kurde.
to jednak trochę tego jest. Ale to wiadomo, niektóre rzeczy sobie można zostawić na klawiaturze, nie? Na przykład wycieraczki, gdyby mi się... Nie no, dużo klawiszy jest, także myślę, że problemu nie będzie. No i już czas jest ładnie nadrobiony. Nie ma przypału. Aleja Józefa Piłsudskiego. Przystanek Sienkiewicza. Cyk. Ja mam tego paliwa, że to już mi się świeci. Paliwo. 23%, spoko loko. Teraz tylko pytanie, gdzie ja jadę, bo tu widzę, że zaraz się korek jakiś zrobi. Na wprost. Następny przystanek Józefa Piłsudskiego, Warmińskiego. No w mieście nawet ta zima jest do zniesienia, bo nawet te drzewa gdzieś tam powiedzmy się kamuflują, ale tam na tych wioskach, na tej wulce całej wiosce zabitej dechami, mam nadzieję, że to w rzeczywistości też jest faktycznie wioska zabita dechami, to te drzewa po prostu się rzucają w oczy bardzo. Chociaż te dzisiejsze wioski ha jeszcze potrzebuję sobie podpisać ewidentnie. Chociaż te wioski dzisiejsze to już dużo ludzi po prostu wyprowadza się z miast, właśnie kierując się na wioski, budując sobie domy za tysiące złotych, za miliony złotych. Po prostu ludzie powoli, mam wrażenie, mają dość zgiełk miast. Czyli dzieje się też coś podobnego, jak się dzieje na obrzeżach dużych miast, aglomeracji, na przykład nawet w Stanach Zjednoczonych, gdzie tak naprawdę do dużego miasta to się jedzie tylko do pracy, a na przedmieścia, na przedmieścia, które kiedyś były wioskami tak naprawdę, aktualnie się mieszka, tak jak na przykład u mnie w mieście, nie na wiosce, powiedzmy, gdzie jest około 10 tysięcy mieszkańców, coraz więcej się spotyka rejestracji na Kielce. Także po prostu ludzie gdzieś póki co się przeprowadzili tutaj, pewnie gdzieś tam w przyszłości przerejestrują swój samochód na TSK, ale nadal gdzieś tu na przykład jak zbudowali obok mnie na osiedlu właśnie nowy blok, to tam właśnie się wprowadzili ludzie nie stąd, tylko ludzie właśnie z Kielc. Także ludzie powoli emigrują z miast, żeby właśnie zamieszkać gdzieś, powiedzmy, 15-20 minut drogi od pracy, od szkoły i tak dalej. A ci, którzy już, powiedzmy, mieszkają gdzieś tam nie w dużych miastach, to z kolei już w tych wioskach i miasteczkach zostają. Szczególnie jak, powiedzmy, na początku dojeżdżali na przykład na uczelnię, czy tam do pracy autobusami, czy busami, to później, powiedzmy, kupili sobie samochody i nagle ten transport tak naprawdę już nie był taki uciążliwy, jeżeli chodzi o przejazd na przykład, nie wiem, 20 kilometrów stąd do Kielc. O, ja skręcam na lewo. Przystanek końcowy. Także jest szansa, że takie właśnie wioski zabite dechami już za kilka lat tymi wioskami zabitymi dechami nie będą. Nawet przykładowo jest tu taka wioska obok mnie, tam właśnie babcia moja mieszka. Jeszcze kilka lat temu było dużo
domków takich samo drewno, te domki się powiedzmy już tam gdzieś chyliły ku upadkowi, a teraz jak się jedzie przez wioskę, bo to jest raptem nie wiem ile tam mieszka osób, z 500 może z 800, to tutaj nowy dom, tam nowy dom. Teraz nawet bym powiedział, jest więcej nowych domków, ewentualnie domków odnowionych, niż tych domków takich, które pamiętają powiedzmy jeszcze czasy wojny. Także po prostu widać, że nowi ludzie wprowadzają się na tego typu tereny. Ładne ogrodzenia, podjazdy, ogrody i tak dalej, i tak dalej. Znowu jakiś katar mnie dopadł. Teraz mam nos tak zatkany, że już nie mogę mówić. Zaraz po nagraniu będzie sobie trzeba ogarnąć. Tu jeszcze jakieś kropelki powinny być. Także nie jest źle. A miałem dzisiaj dla was, dla mnie jutro przejść się na łyżwy, ale w takim wypadku, no nie wiem. Zobaczymy. Trzeba troszkę do końca nadrobić. No i nadrobiłem całe pół minuty. Pięknie. Tutaj no, cyk. Piękne rzeczy, gitara siema. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na kolejny odcineczek, ale to ładnie tutaj fajnie wygląda. 102, pałacowa. Tutaj może nowego screena zrobił. A nie, już tamty jest dobry, tamty jest spoko, tamty jest zrobiony na wulce. No, także będzie git. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na kolejny odcineczek. Nigdy nie pamiętam, chyba w piątek te odcinki z OMSI też są. Do zobaczenia, trzymajcie łapki do góry, mile widziane. Cześć!